Natalia Ziętowska, witam. Rozpoczynamy serwis informacyjny Telewizji SLD. W sobotę odbyła się konwencja mazowiecka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podczas niej udzielono wotum zaufania członkom władz mazowieckiego sojuszu. W konwencji uczestniczył m.in. kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski. W sobotę w siedzibie SLD odbyła się konwencja mazowiecka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uczestniczyli w niej m.in. przewodniczący i kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski, przewodnicząca Partii Kobiet Iwona Piątek, wiceprzewodniczący SLD Longin Pastusiak oraz parlamentarzyści sojuszu. Podczas konwencji głos zabrała szefowa SLD na Mazowszu Katarzyna Piekarska, która w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski zdecydował się przyjąć ogromną odpowiedzialność, zastępując w wyborach prezydenckich Jerzego Szmajdzińskiego. Są takie partie, których liderzy w trudnych chwilach stoją z boku. Oszczędzają się, chowają za plecami innych. Ale zdarzają się liderzy, dla których ważniejsze od osobistego triumfu, czy choćby tylko spokoju, jest przyjęcie na siebie ciężaru najtrudniejszych spraw. Tak właśnie zrobił Grzegorz. Podkreśliła również, że Lewica ma tylko jednego kandydata w wyborach prezydenckich. Nie może być mowy o powrocie pod SLD-owskie sztandary osób, które z opluwania nas uczyniły polityczną metodę, które chcą kolejny raz znaleźć się na wyborczych listach tylko po to, by skorzystać z poparcia, jakim cieszy się SLD, a chwilę po ogłoszeniu wyników znowu zmieszać nas z błotem. Zobrazuję to krótko. Tomasz Nałęcz nie, Bartosz Arłukowicz tak. Podczas konwencji został przyjęty program mazowieckiego SLD. Na kanwie przyjętych dokumentów zostanie opracowany wojewódzki program wyborczy, który Lewica prezentować będzie w wyborach samorządowych. Podczas spotkania przyjęto również uchwałę popierającą kandydatów na prezydentów miast największych mazowieckich samorządów. W wyborach samorządowych kandydatem na prezydenta Siedlec jest Maciej Drabio, w Płocku Wojciech Chetkowski, w Ostrołęce Łukasz Kulik, w Radomiu Marek Wikiński, a w Warszawie Wojciech Olejniczak. Przewodniczący i kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski odwiedził Hajnówkę, gdzie wziął udział w koncercie galowym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Co roku w Hajnówce odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, na który przyjeżdża ponad 1000 śpiewaków z różnych zakątków świata, w tym m.in. z Azji, Ameryki czy Afryki. W Soborze Świętej Trójcy rozbrzmiewają uroczyste pieśni prawosławne w różnych językach – rosyjskim, bułgarskim czy szwedzkim. Chóry są oceniane przez jury, a następnie laureaci biorą udział w koncertach galowych. Na specjalne zaproszenie od arcybiskupa Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego oraz Polski, w galowym koncercie uczestniczył m.in. przewodniczący i kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski. Grzegorz Napieralski podkreślił, że piękno kultury, zwłaszcza tej, która charakteryzuje wschodnie regiony Polski, znajduje swoje źródło w tolerancji, pielęgnowaniu tradycji kulturalnych mniejszości narodowych i wyznaniowych oraz w trosce samorządów terytorialnych o to, by animatorzy kultury znajdowali pomoc w instytucjach państwowych. Wizyta przewodniczącego i kandydata SLD na prezydenta Grzegorza Napieralskiego miała na celu podkreślić wagę, jaką dla ochrony praw mniejszości przykłada Lewica. Hajnowski festiwal odbył się pod patronatem arcybiskupa Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski, zwierzchnika polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Podczas swojego wystąpienia arcybiskup podziękował Grzegorzowi Napieralskiemu za przyjęcie zaproszenia na najważniejszy koncert festiwalu. Pomoc Bożej, przede wszystkim przyjście wiecza.
Podczas niedzielnego kongresu Federacji Młodych Socjaldemokratów wybrano nową przewodniczącą. Została nią Paulina Piechna-Więckiewicz. Podczas spotkania głos zabrał również Grzegorz Napieralski, który został członkiem honorowym FMS. Na specjalne zaproszenie w kongresie młodzieżówki uczestniczył przewodniczący jej kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski. W swoim wystąpieniu zaznaczył m.in., że kandyduje na prezydenta po to, by stworzyć alternatywę dla PO i PiS oraz by zadbać o sprawy młodych ludzi. Przedstawił również część swojego programu wyborczego, a także wspomniał o neutralności światopoglądowej w polskich szkołach. Podczas kongresu Młodych Socjaldemokratów wybrano również nowe władze. Szefową Federacji Młodych Socjaldemokratów została Paulina Piechna-Więckiewicz. I tutaj z mównicy obiecuję Wam, że jeżeli zostanę przewodniczącą, to ten głos na zarządzie krajowym będzie naprawdę silny. Nie będę bała się walczyć o Was wszystkich, o każdy najmniejszy powiat, o każdą najmniejszą gminę, o każde województwo. Dlatego, że my musimy pokazać jedność, my musimy pokazać, że jesteśmy ważni dla partii, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy potrzebni lewicy. My musimy wziąć odpowiedzialność za polską lewicę. Dzisiaj tutaj na sali obiecać sobie, obiecać tym, którzy może dzisiaj będą nas oglądać, obiecać naszym koleżankom i kolegom w terenie, których dzisiaj tutaj niestety z nami nie ma, że my bierzemy na siebie odpowiedzialność za polską lewicę, za Federację Młodych Socjaldemokratów, za Polskę i Polaków. Nie bójmy się wielkich słów, ja wiem, że to są wielkie słowa, ale na tej sali siedzą ludzie, którzy mają stać się liderami politycznymi. To była ostatnia informacja, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.